Halo. Wiesz co, dokończę ten temat, bo Dokończ, dokończ, o to mi przekradają chodziło. nam się dygresje i te dygresje czasami rozpraszają uwagę czy refleks i skupienie o tak późnej porze naszych widzów pozwoli na wprowadzanie wielu dygresji, czy nie, to jednak mimo wszystko poza jedną, dwoma dygresjami starajmy się dalej nie iść i dokończmy temat, czyli wróćmy do tych założeń fizyki zbiorów przyczynowych. Otóż w tym panelu najważniejszy wniosek, który podpowiedzieli twórcy gier komputerowych, jest taki, że jeżeli są dane kolumny danych, na przykład kolumna danych środowiskowych, czyli siatka główna, bazowa, w każdej grze komputerowej jest tak zwana siatka bazowa. Ją się kupuje. Ktoś stworzył raz, czyli to może być krajobraz na przykład. Rzeka, góry, niziny, domy, ulice, samochody. Do tego dokłada się podzbiory danych, na przykład uczestnicy danego środowiska. I oni już mają inne programy, Czyli ale tak tutaj, są. Jacku, bo cię coś przerywam, to ja może wyjaśnię. Jest po prostu, jest Mów. tworzony świat, potem dodaje się do tego tak zwanych NPC-ów, czyli tak zwanych bohaterów niezależnych, czy wpływ środowiska, czyli tam, jeżeli to jest miasto, dodajemy jakichś tam ludzi, którzy tam sobie chodzą i nasz bohater z niektórymi może się kontaktować, reszta tego tam olewa zazwyczaj i to jest taki program, który jest tam wykonywany. Kontynuuj, Jacku. Nauczyłem się czegoś. MPC, No, MP. No, NPC, dobra. no, NPC, no. MPC. A później dodaje się do tego kolejną kolumnę, czyli interaktywny program uczestnika gry, który teoretycznie kieruje swoim jakimś pionkiem, postacią na grze. I ona wchodzi w interakcję, ale nie, bo nam się wydaje na ekranie, że ta postać wchodzi w interakcję ze środowiskiem i z uczestnikami innymi tego środowiska. Tak naprawdę w tle wchodzi ona z programami. I ten program bazowy lub też tych uczestników odpowiada w zderzeniu na algorytmy, na zachowania odpowiednimi reakcjami. I teraz problem polega na tym, że wszystkie kolumny danych są ograniczone. A jeżeli korelacja między tymi kolumnami ograniczonymi powoduje pewną ilość rozwiązań, czyli kombinacji między nimi, to zawsze, ale to zawsze, jeżeli kolumny danych są skończone, to wynik tych korelacji jest skończony, nie korelacji, tylko kombinacji jest skończony. I na to wpadli fizycy za pomocą właśnie tego panelu. I zauważyli, że nasz świat jest zbudowany ze skończonych ilości danych, które koniec końców muszą dać skończony wynik kombinacji między tymi kolumnami zdarzeń. Nazwijmy to już po naszemu. A to oznacza, że życie, w którym my żyjemy, ta biologia, ta trzeciogęstość, mówiąc językiem hiperfizyki, wykazuje wszelkie cechy gry komputerowej. Teza nie została udowodniona do końca. Trwają prace. Jak dla mnie udowodniona niekoniecznie musi być, bo ja zauważam to i widzę, że my żyjemy w pewnym śnie. Jacku, Żeby zrozumieć. tutaj ja ci na chwilę Tak. przerwę. Westworld, taki serial oglądałeś kiedyś? Jakbyś mi wątek przypomniał, To to. znaczy, tam chodziło o bioroboty poniekąd, tak? Takie androidy, tak to można było nazwać, że tam sobie bogacze Na jeździ. Dzikim Zachodzie. Tak. Ja oglądałem Dobra, tylko już pierwszy kojarzę. Nie sezon, no. oglądałem go, oglądałem po prostu parę odcinków. Fascynujące. Bardzo dobra alegoria tego,
z czym się właśnie mierzymy. No właśnie tak mi się nasunęło i może to widzą, bardziej zobrazuje, jak to czasami może wyglądać, nie? Tak. Jednocześnie ten serial, bo ja oglądałem parę ładnych odcinków, nie potrafię powiedzieć 10 czy 12, ale w tych granicach, jednocześnie ten serial należałoby odczytać jako też wytłumaczenie naszej inkarnacji i władzy strażników, którzy nad nami stoją, żeby z pułapki inkarnacyjnej z powrotem nas wprowadzać do gry. Bo tam występują również takie przeniesienia, że dany model człowieka, czyli tego biorobota, występował w innej grze i został przeniesiony, odzyskany i przeniesiony na inną planszę, na przykład z Dzikiego Zachodu do jakiejś innej, czy tam na odwrót. Dokładnie nie pamiętam, bo dawno temu oglądałem to. Ale rzeczywiście niezwykle udany obraz, który może dać nam bardzo wiele do myślenia. No, to jest bardzo dobry przykład, ten Westworld. Tam jeszcze jeden serial jest tutaj, też mi go jeden z widzów przypomniał. Czekaj, bo już mi gdzieś to... Modyfikowany węgiel, nie wiem, czy widziałeś. Nie, tego nie kojarzę. No, ja akurat obejrzałem cały, w każdym razie sytuacja wyglądała tak, że no, taki starszy policjant umarł i przenieśli go do nowego ciała, czy stworzyli mu jego nowe ciało i tam załadowali po prostu jego wspomnienia, jego myśli, w ogóle całe jego jesteństwo, tak to można nazwać. I no, bardzo fajny serial. To znaczy, poruszył fajnie kilka kwestii, tak? Wiem, że jest powieść jeszcze. Ale tutaj wróćmy do tematu tego naszego czasu, bo tak zaczniemy o serialach gadać, to ta audycja nigdy się nie skończy, tak? A nie dojdziemy do kwintesencji tej audycji. Także kontynuuj, Jacku. Jeżeli chodzi o konstrukcję czasu, bo tutaj musimy do głównego tematu cały czas się odnosić, żeby to miało jakąś spójność, to fizycy zauważyli, że jeżeli ten konstrukt zderzenia algorytmów, danych, wydarzeń, jakkolwiek na to nie popatrzymy, czy z punktu widzenia gry ułożonej cyfrową, która zresztą nosi znamiona cyfrowej, bo chociażby nasza biologia myślenia jest natury digitalnej, czyli polega na sygnałach dualnych, czyli 0-1, bo nasz neuron może być odpalony albo nie, odpalony lub czynny, więc jest to sygnał zdecydowanie dualny, czyli taki, jakim się posługujemy w dzisiejszych komputerach. Znamiona cyfrowego konstruktu posiada również nasza biologia, z tym, że opartego na systemie czwórkowym, bardzo mało popularnym, ale on jest wszędzie. Na przykład na czterech siłach oparta jest nasza fizyka przyciągania. Czyli to są dwie siły, które decydują o tym, że atom pozostaje atomem, czyli te siły, które trzymają bardzo silnie jądro atomowe, które decydują o odległościach, prędkościach elektronów wokół tego tworu, tego jądra atomowego. I w makroświecie siła grawitacji i elektromagnetyzmu. Wszystkie mają źródło w tym samym oczywiście, czyli w zjawiskach przyciągania. I nie wiem, dlaczego fizycy mają jakiś wielki problem z unifikacją tych czterech sił, ale tu też widać system czwórkowy. System czwórkowy widać w naszej biologii metabolicznej, ponieważ żeby ona zaistniała, potrzebujemy czterech pierwiastków: wodór, tlen, węgiel, akurat nomen omen, skoro wspominasz, i odrobina azotu. Cała reszta pierwiastków jest właściwie satelitarna i pomaga w rozwinięciu struktur i w różnorodności. Natomiast żeby zaistniała biologia, żywe organizmy, wystarczą te cztery pierwiastki. I następny system czwórkowy, który ja dostrzegam, to system kodowania naszego DNA.
mimo tego, że występują tam ściśle powiązane pary i to i można by było postrzegać to jako system dwójkowy, czyli adenina z tyminą, cytozyna z guaniną i widzimy tutaj system dwójkowy, ale jeżeli odwrócimy te pary, czyli na odwrót tymina z adeniną, to jest inny kod w danym ciągu, ponieważ po rozerwaniu tych łańcuchów na pojedyncze RNA do replikacji ten mRNA jest inny kod, jeżeli odwrócimy te pary zasad azotowych. Ja nie wiem, czy ja się jasno wyrażam, bo jak ktoś nie popatrzył na rysunek naszego DNA, czy jakąś wizualizację, chociażby w PowerPoincie, to może nie zrozumieć tego, co ja mówię, ale to są ewidentnie systemy czwórkowe. A widać to dopiero wtedy, kiedy rozdzielamy łańcuch DNA na poszczególne nici rybonukleinowe i widzimy kod w postaci jednego ciągu, a nie podwójnej helisy. Dla mnie to jest kod czwórkowy ewidentnie i on się tak powtarza. Wygląda na to, że on jest pomocniczy w naszej biologii. Następna sprawa, która wymaga zastanowienia się, to system kodowania cyfrowego w systemie dziesiętnym. System dziesiątkowy został został wprowadzony w rozumieniu ludzkim dopiero w starożytnym Egipcie, czyli dość późno, jak na naszą cywilizację. Do tego czasu istniały systemy dwunastkowe, szesnastkowe, sześćdziesiętny, bardzo popularny, stąd między innymi spadek po systemach sześćdziesiątkowych, takich jak Kopa, kwadrans na przykład. Tak. Podział koła w ogóle jest też systemem sześćdziesiątkowym, bo jest 360 dzielone na 60 i też system 12 razy daje 60, 12 razy 5 daje 60. Wcześniej popularniejsze były tego typu rozwiązania. No ale tutaj masz nawet, bo teraz akurat grafika jest z zegarkami, to tam też występuje ten system, tak? Każdą minutę dzielimy na 60 sekund, tak? Każda godzina się dzieli na 60 minut, tak? I... No właśnie. No. Słuszna uwaga. Więc system dziesiętny wprowadzony stosunkowo późno w naszej cywilizacji. Nie wiemy jak w innych cywilizacjach. W każdym razie ja nie wiem. Były rozwiązywane problemy przeliczeń. Też pokazuje pewien rodzaj kodowania, który jest zastanawiający z punktu widzenia obsługi gier komputerowych. Otóż mamy od 1 do 9 i 0 jako tak jak w podziale muzycznym oktawa, czyli powtórzenie, jakby zaczęcie nowego ciągu powtórzeń, moglibyśmy na tą chwilę zignorować, żeby nam się model pojawił czysty, niezakłócony. Jeżeli spojrzymy na ilość powtórzeń tych cyfr naturalnych od 1 do 9, to okazuje się, że we wszystkich danych geometrycznych, geograficznych, astronomicznych, jedynka zajmuje najwięcej miejsca. Co więcej, ona zajmuje tyle miejsca, ile wskazuje nam system złotego podziału. Natomiast dwójka już zajmuje mniejszy przedział występowania tej cyfry w naszej przyrodzie. Trójka coraz mniejszy, czwórka coraz mniejszy i tak dalej, i tak dalej. Wskazuje to na to, jak przyjrzymy się tym badaniom, te badania są dostępne w internecie, nawet na YouTubie ktoś opracował bardzo sensowną interpretację, a właściwie nawet nie interpretację, tylko pokazuje, że rzeczywiście odległości planet,
od Słońca, podział między tymi odległościami. We wszystkich takich pomiarach najczęściej występuje jedynka i w kolejności dwójka, trójka. To nie ma znamion przypadkowości. Tu nic nie ma przypadkowego. Ale jak się dobrze zastanowimy, to dobra gra komputerowa jest oparta na takich danych, które są niezbędne do funkcjonowania danej gry, więc muszą występować często. Później są te mniej konieczne i coraz mniej konieczne, w związku z tym są używane rzadziej, co powoduje, że procesor nie męczy się w poszukiwaniu tych danych. Nie ma tej drogi poszukiwania, bo pamiętajmy o tym, że procesory komputerowe są oparte w rezultacie, jakbyśmy tak się wgłębili w naturę tych procesorów, na długości połączeń między atomami w sieciach krystalicznych. Oj, powiem ci, żachnąłem się w tej chwili, czy nie za głęboko wchodzę w... Chyba tak, wiesz, bo tutaj chcieliśmy dojść, żebyś wyjaśnił, o co chodzi z tym déjà vu, ale miałeś coś tam wyjaśnić, żeby widzowie to jeszcze chwilkę zrozumieli. Jeszcze chwilkę, bo kończymy pewną teorię czasu i może w paru zdaniach spróbuję ją dokończyć. Otóż cały ten proces, cała teza postawienia wątpliwość ewolucji jako czynnika rozwojowego wszechświata, a zamiast tego zastąpienie tego teorią gry komputerowej, czyli tych zbiorów przyczynowych ograniczonych, powoduje, że należy się zastanowić nad tym, czy my przypadkiem nie jesteśmy w pewnej grze komputerowej. Ona jest oczywiście bardzo realna, ale równie realne przeżycia miałem na, popraw mnie jeśli się mylę w wymowie, VR. Takie okulary się zakłada i się idzie do takiej firmy. No, tam virtual reality, jeżeli o to chodzi, no. Tak. Wiem, że Google nawet coś takiego chciało wypuścić, że możemy na ulicy, nie wiem, czy to ostatecznie doszło, w każdym razie by nam pokazywało, wiesz, tak jak sobie oglądasz na Google Street View, to miałbyś takie po prostu takie coś w okularach, że by ci podawało lokalizację na najbliższych. Nie wiem, czy do tego doszło, czy nie interesowałem się tym. Ale sama wirtualna rzeczywistość to była fajna zabawa już w latach 2000, początek lat 2000. To już pierwsze się pojawiały takie modele. Wiesz co, widząc to na prezentacjach wideo, miałem wrażenie, że o Jezu, no jak można się nabrać na takie tandetne obrazki, ale jak się ma już te okulary na głowie, wrażenie zakrętu nadlatującego kamienia, czy też wysokości, ja nie przeszedłem tego testu w tej grze, mimo tej tandety. Jacku, ale dobra, to jest grafika tandetna, ale wystarczą takie zwykłe okulary 3D, które zakładasz w kinie 3D i nie wiem, czy oglądałeś na przykład Conan Barbarzyńca, ten nowy, czy na przykład, ja pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w kinie, no dawno byłem, ale też miałem właśnie te okulary 3D i tam chyba Spidermana jakiegoś reklamowali. I ten po prostu, ten człowiek pająk sobie skakał po tych budynkach. I to było tak niesamowite wrażenie, że wiesz, jak ktoś ma lęk wysokości, to mógłby zawał serca dostać. No, tak to wygląda. Ja mam akurat. Ja też. Więc chętnie sobie to doświadczenie przerobię. Możliwe, że skończę oglądanie po 10 minutach. Ale to, ja ci mówię, to była tylko reklama, to nie był cały film, tylko tam pokazywali możliwości tego, właśnie nawet tych zwykłych, wiesz, dwóch kolorowych szkiełek i tego zmodyfikowanego obrazu właśnie tego filmu, który był puszczany właśnie na ekranie. I no wrażenia nieziemskie, do tego jeszcze dochodził oczywiście ten przestrzenny dźwięk i wiesz, a on sobie tam w Nowym Jorku latał na tej sieci i no coś pięknego, wiesz, tam po jakichś dźwigach i tak dalej, no fajnie to wyglądało, naprawdę, ale emocje, mimo że wiedziałeś, że to jest oszustwo, tak, że to nie jest prawdziwe,
Twój mózg tego nie potrafił rozróżnić właśnie. I tu chyba jest problem, bo ty też nie wiedziałeś, że ty wiedziałeś, że to jest nieprawdziwe, ale mózg reagował tak, jakby to było prawdziwe. I tu chyba jest problem. Tak, i należy zwrócić uwagę na to, że już jest technologia taka, która potrafi nas w ten sposób oszukać. I jeżeli byśmy przekalkowali ten przykład, na przykład naszej inkarnacji w biologii, no to on się nadaje do tego idealnie, żeby wytłumaczyć to zjawisko. Więc dla nas, którzy jesteśmy mieszkańcami naszych ciał, kierowcami i podglądamy za pomocą naszych ciał rzeczywistość VR-ową, no to ona rzeczywiście stwarza wrażenie bardzo rzeczywistej. Ale ponieważ nie mamy możliwości, albo mamy wybiórczą możliwość, co po niektórzy i rzadko, dostania się do prawdziwej rzeczywistości. Zresztą to jest dość obszerny temat, ponieważ nam się również blokuje ten dostęp, ale wolałbym to zostawić obok, bo wejdziemy w następną dygresję, z której będzie nam ciężko wyjść w najbliższych 2-3 godzinach. To. Skupmy się na tym czasie, panie Jacku. Tak, więc skupmy się na tym czasie. Więc jeżeli konstrukt gry przemawia do nas jako przykład, no to gra jeszcze oprócz tego musi zawierać w sobie ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli problem wejścia programu w akcję między innym programem i jego reakcję, czyli musi być przyczynowy ciąg, który powoduje rozwinięcie pewnych rozwiązań. I podobnie wygląda nasze życie. Fizycy światowej sławy o niepowtarzalnej charyzmie i autorytecie popartym doświadczeniami twierdzą, że czas nie istniał zawsze. I tutaj fizyka zaczyna dotykać naszej duchowości. Żyjemy naprawdę w bardzo interesujących czasach. Kiedy fizycy głównego nurtu boją się przyznać albo mówią półgębkiem na razie o tym lub też nie interpretują swoich badań do końca, żeby nie dotknąć tego krótkiego momentu, co było, kiedy nie było materii. I ten moment został wyliczony w dodatku, tu odsyłam do badań i relacji z tych badań profesora Meissnera, Polaka, który pracował i w tym zderzaczu hadronów pod Genewą i rozmawiał z takimi fizykami jak Penrose na przykład osławiony i z nim dochodził do pewnych wniosków, więc jest to człowiek o niezwykłej wiedzy. Nawet on nie stara się interpretować tego styku, kiedy to powstał wszechświat i nie wiadomo z czego powstał, bo i nie wiadomo z czego powstał czas, ale wiemy, że był taki moment, kiedy materii nie było, a było coś. Nieokreślona ilość energii, która rozprzestrzeniła się. Więc wielki wybuch został tym samym zdyskryminowany do teorii, która nie da się udowodnić. Bo jeżeli miał być wybuch, to wybuch jest właściwy dla materii. Natomiast tutaj sugestia niewypowiedziana jeszcze przez fizyków, ja ją interpretuję jako wybuch świadomości, która dopiero wytworzyła na początku pierwsze struktury materialne i delikatne fluktuacje w kosmosie, a dopiero wtedy, kiedy one się pojawiły, zaczął się pierwszy pomiar odległości oddalania się od nich. I to był właśnie czas, czyli ile metrów, kilometrów, milionów, eonów, kilometrów na sekundę oddala się jedna cząsteczka od drugiej, materialna, jakaś korpuskuła. I wtedy był możliwy
wtedy zaczął się czas, wtedy był możliwy pomiar czasu. Natomiast przed tą krótką chwilą takiej możliwości pomiaru nie było, ponieważ była to jedna wielka zupa falowa. A właściwości falowe no, są znane, zresztą ja bardzo często posługuję się fizyką falową. To jest fizyka, która nie dotyczy bezpośrednio materii. I sama konstrukcja później i unifikacja teorii materii korpuskularno-falowej, która została bardzo dobrze uzupełniana przez fizyków kwantowych, powoduje, że powinniśmy się zastanowić nad tym, czy równanie einsteinowskie E równa się mc kwadrat nie powinno zostać zmodyfikowane do wersji E równa się M, czyli energia równa się materia. Bo wszystko na to wskazuje. A C kwadrat, czyli określenie czasu do kwadratu, jest naszym ograniczeniem. I to dlatego modyfikacja czasu jest możliwa, ponieważ żyjemy w ograniczonej grze komputerowej, ograniczonej czasem. A jeżeli taka kolumna danych, jak czas, jest możliwa do zidentyfikowania, to znaczy, że manewr na tym czasie, jakakolwiek manipulacja, także jest możliwa pod warunkiem, że znamy kody do tej kolumny danych. Tak zwane déjà vu to jest błąd po prostu gry. Gra o czas, taki mamy tytuł dzisiaj. I tak i nie. No to wyjaśnię. Żeby wprowadzić do interpretacji i koniec końców odpowiedzi niecierpliwego naszego widza i bardzo przepraszam cię widzu, słuchaczu za tą rozwlekłość, to musielibyśmy jeszcze wprowadzić inne spojrzenie na czas i przedstawić czas jako czas sekwencyjny. Żeby móc sobie wyobrazić czas sekwencyjny, musielibyśmy go skwantować. Nie mamy pojęcia, jaką jednostką, czy to będzie sekunda, czy jakikolwiek ułamek sekundy. Ale wyobraźmy sobie w tym doświadczeniu, że istnieje taki kwant czasu i że istniejemy my jako świadomość. My wszyscy, ja, ty, wszyscy nasi słuchacze, ci zombiaki, nasi przeciwnicy, strażnicy i cokolwiek sobie jeszcze wymyślimy. Cały twór wszechświata. Jesteśmy zgromadzeni w nieczasie, bo on jeszcze nie powstał, jako jedna wielka świadomość. To wybuch świadomości musielibyśmy w interpretacji czasu wyobrazić sobie jako rozrzucenie wszystkich kwantów czasu po to, żeby później je poskładać w logiczne ciągi przyczynowo-skutkowe. Ale żeby to zrobić, to musielibyśmy w tym krótkim momencie, kiedy nie ma czasu, potraktować czas jako te kwanty, takie poszczególne kadry wszystkich rozwojów sytuacji, naszych żyć, wspólnych interakcji, w skali świata, narodów, ale także cywilizacji różnych, jeżeli komuś odpowiada interpretacja kosmiczna. Jako szereg, który jest ułożony z góry w jedną wielką kolumnę danych, która się nie rusza, nie ma interakcji przed nastaniem czasu. I ten szereg jest, a właściwie kolumna, jest podświetlona i my, jako wielka świadomość, patrzymy na wszystkie sekwencje czasowe z góry, jednocześnie, bez upływu czasu. Czyli wszystkie zdarzenia już istnieją. I wielki wybuch świadomości powoduje zburzenie tej kolumny danych i rozrzucenie tych kwantów po to, żeby świadomość rozdrobniona, czyli wyróżnienie indywidualnej świadomości, mogła przeżywać swoje życie i zbierać przyczynę, skutek, zaobserwować skutek, przejść do kolejnego skutku, czyli zaobserwowany skutek staje się kolejną przyczyną i tak dalej. I cały łańcuch od początku, kiedy się rodzi,
w czasie i odczuwa go aż do zakończenia swojego życia, kiedy przestaje odczuwać upływ czasu, a przynajmniej następują pewne zakłócenia. Zależy od warstwy. Mm-hmm. I wtedy okay. możemy rozpatrywać déjà vu jako sposób porównania naszego planu duszy. Zacznijmy z niższego poziomu, czyli z duszy indywidualnej, jeszcze nie zbiorowej. Kiedy mamy plan na nasze życie, chcemy inkarnować, wybieramy sobie miejsce, szerokość geograficzną, rozwój historyczny zdarzeń, czyli na przykład jeżeli chcemy coś turbulentnego przeżyć, no to użyjemy szerokości geograficznej, gdzie się dzieją turbulentne rzeczy. Załóżmy, będzie to Bronx albo Bliski Wschód, Irak, Syria, koniec końców Polska, niestety. Jeżeli będziemy chcieli spokojniejszych doświadczeń, to urodzimy się w innym regionie geograficznym, wybieramy rodziców, ale robimy to w innym spojrzeniu. Czyli całe nasze życie widzimy jako sekwencje czasowe ułożone w kolumnie i że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, żebyśmy my doznali pewnego doświadczenia. W pewnym sensie indywidualny twór, który my postrzegamy jako piątogęstościowy według fizyki, tą indywidualną duszę, ma poczucie upływu czasu, więc może ten ciąg przyczynowo-skutkowy ułożyć przed inkarnacją. I teraz wchodzimy w inkarnację. Mamy skasowaną pamięć przedinkarnacyjną. I wchodzimy na ścieżkę naszego życia. Jedna ścieżka już została wcześniej przed inkarnacją wyznaczona. Ta, którą my przeżywamy, nie jest z nią połączona ściśle, czyli nasze umysły nie detektują połączenia naszych zdarzeń z tym, co żeśmy zaplanowali. Ale przypuśćmy, że wydarza się tak, że my doznajemy właśnie tego osławionego déjà vu, że wiemy, że za chwilę wydarzy się coś. To jest ułamek sekundy. Obserwujemy to. Déjà vu potrafi się rozciągnąć do kilkunastu minut. Mi się to zdarzyło kilkakrotnie. Właściwie to ja żyję w permanentnym déjà vu w pewnym sensie. I widzimy, że nie jest możliwe, żeby prawe oko, lewe oko, opóźnienie sygnału w mózgu, bez jaj. Sygnał po naszych neuronach został rozpoznany i zmierzony. To jest 1/1000 sekundy. To jest za mało. Ten czas tego przepływu jest za mały, żeby osiągnąć efekt déjà vu. A w każdym razie, żeby go rozpoznać. Nauka nie daje sobie rady jednak z wyjaśnieniem tego. To znaczy, wiesz, Jacku, ja tylko potwierdziłem to, co czytałem, że tak powiem, z drugiej strony, żeby była jasność, nie? Wiesz, o co chodzi. No, trzeba czasami, tak jak powiedziałeś wcześniej, szukać, no, wszelkich rozwiązań. Nie ma kłótni. No, oczywiście, że nie ma. Chodzi o to, żeby rozpoznać pewne fakty. Ten pomiar został zrobiony. 1/1000 sekundy, no to dla przypomnienia, to jest coś, czego nie potrafi rozpoznać żaden z naszych zmysłów, oprócz zmysłu bólu. Ani wzrok, ani słuch nie jest na tyle szybki, żeby taką krótką zmianę zanotować świadomie. A mimo to my zachowujemy tą świadomość i to jest istotne w tym całym zdarzeniu. Więc moja propozycja interpretacji déjà vu to nałożenie się dwóch filmów. Ten film, który jest wyświetlony przed inkarnacją, czyli plan duszy indywidualnej, z aktualnym stanem naszej obserwacji w trzeciej gęstości, czyli tego, co nam się wydarza. I jeżeli te plany się nakładają, to wtedy mamy wrażenie déjà vu, z tym, że właśnie
z tym wyprzedzeniem, bo nie mamy takich zdolności profetycznych. I nawet jak rozmawiałem z jasnowidzami, a z niektórymi z nich się przyjaźnię, więc nie mam powodu im nie ufać, bo w takich rozmowach prywatnych oni odkrywają więcej niż chcą powiedzieć przed kamerą, to takich możliwości oni nie mają. Być może ktoś ma. Okej, ja takiego człowieka nie poznałem, nie mam takich doświadczeń, nie mam takich wiadomości. A déjà vu jednak mi się zdarza. Zdarza się to również osobom, którzy nie mają zdolności profetycznych. Więc nałożenie z delikatnym wyprzedzeniem tych wiadomości powoduje ten efekt, który zresztą podobny jest do efektu powstawania hologramu. Szkoda, że nie mamy interaktywnej matrycy, żeby rozrysować taki schemat, w jaki sposób powstaje hologram. Ale być może uda mi się to wytłumaczyć jakoś prostymi słowami. Okej, okay, Jacku, zanim wytłumaczysz, zapamiętaj, co chciałeś powiedzieć. Tutaj pani Ania zapytała, czy pan Jacek czyta, czy mówi od siebie? Nie, niczego nie czytam. Dobra. Znaczy, generalnie czytam w swoim życiu dużo rzeczy, ale w tej chwili nie, rozmawiamy. No tak, dobra, kontynuuj, bo te pytanie już kilka razy padło. A ja myślę, że to takie humorystyczne jest. No to gratuluję, Aniu, poczucia humoru. No, wybacz, że na antenie się nie uśmieję, ale nie czytam, nie. Prawdę mówiąc, jeśli mam być szczery, to jestem w kotłowni w tej chwili. Wiem, słyszymy, jak otwierasz tam czasami drzwiczki od pieca, także spokojnie. No, więc warunki do czytania mam kiepskie. Trudno to sprawdzić, bo nie mam włączonej kamery, ale jest tu brudno i tak byście nic ciekawego nie zobaczyli, oprócz sterty drewna i węgla. I Jacka, 50-letniego. No i mnie. I mnie z brudnymi rękami. Tak. Kontynuuj. Ale skupmy się na tych wiadomościach, bo to są przemyślenia, które czy czytane, czy nie, bo być może ktoś to napisał kiedyś. Ja takich treści nie czytałem, to są moje wnioski, do których doszedłem przez jakieś tam swoje przemyślenia. Jeżeli mamy taki efekt, który się powtarza, w dodatku on się powtarza w regule, a nie w obrazach, nie w konkretnym przypadku, to mamy prawo sądzić, że mamy dostęp do jakiejś informacji, która nie jest zakodowana w naszej rzeczywistości. I nakładając się te dwa filmy, tworzą pewien holograficzny obraz, który my traktujemy jako realne życie w naszej biologii. I teraz wróćmy do tego hologramu. Żeby wytworzyć hologram, trzeba podzielić światło na dwie części. Niekoniecznie równe, bo to się rzadko udaje, ale mniej więcej równe. Czyli pada światło na pewien obraz. Ja na warsztatach robię to na przykładzie jabłuszka, bo mi łatwo to rysować. I ten obraz jest przekazywany poprzez system luster. Pierwsze lustro jest półprzepuszczalne. W prostej linii przepuszcza falę świetlną, czyli odwzorowanie tego przedmiotu, tego jabłuszka, na platformę, na której ma być odczytany, czyli powiedzmy, że jest to jakiś ekran. A druga część tego odbicia jest przekierowywana przez system luster, które opóźnia ten sygnał, powodując, że nałożenie się dwóch obrazów już na tej platformie obserwacyjnej jest przesunięte delikatnie w fazie. Co widzimy, jak już jesteśmy przy filmach i tym Spider-Manie, po zdjęciu okularów. Widzimy, że te obrazy, one nie są niewyraźne. One są, te kontury, jak się dobrze przyjrzymy, one są obok siebie. Takie przesunięte właśnie w fazie, tak jakby jeden obraz został niedokładnie przesunięty i drugi wyświetlony na nim. O tam centymetr dalej, w zależności od skali. I później przyzwyczajenie naszych oczu poprzez te filtry, które zakładamy w postaci okularów dwukolorowych, powoduje, że nasz wzrok ulega złudzeniu głębi,
ze względu na to, że to przesunięcie fazowe my z powrotem składamy w tych okularach i odczuwamy rzeczywistość trójwymiarową, mimo tego, że wyświetlona jest na dwuwymiarowej płaszczyźnie. No ale to masz tak samo, Jacku, jakbyś sobie, nie wiem, patrzył, przybliżył, nie wiem, jakiś punkt, na przykład palec i patrzył na niego, a potem kierujesz ten wzrok, to ten wzrok też musi gdzieś dalej, tak, poza ten palec, musi jakiś czas, po prostu twoje oczy muszą się nastawić, tak? A powodując, że masz dwie barwy w tych okularach, powoduje to praktycznie nałożenie, jest to rozmazanie, jest chwila przyzwyczajenia. No nasz taki wzrok ma takie właściwości. To jest tak, jakbyś nastawiał lornetkę po prostu, nie? Tylko że potem, tak, potem właśnie ten płaski tak zwany ekran, gdzie on jest, tak jak powiedziałeś, już taki nie do końca wyraźny, gdybyś go oglądał normalnie, to poprzez te okulary, poprzez te przyzwyczajenie wzroku, my doznajemy czegoś takiego, jakbyśmy byli w tej przestrzeni. I tu jest chyba pies pogrzebany. Tak, więc jeżeli tak jest, jeżeli w ten sposób odczuwamy naszą rzeczywistość holograficznie, to oznacza również to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z punktu widzenia obserwacyjnego na wyższych gęstościach nakładamy obraz tego, co planujemy, z obrazem naszych przeżyć i te dwie warstwy nakładamy poprzez pośrednictwo na odbioru naszych umysłów. Bo oczy jako element końcowy poboru. Zresztą też istnieją biologiczne zagadki, które nie odpowiadają logicznie na pytanie, dlaczego to obraz, który my pobieramy analogowo poprzez nasze oczy, wyświetla się w płacie potylicznym. Byłoby znacznie bliżej, gdyby było to w płacie czołowym. Ale nie. Nerwy wzrokowe prowadzą ewidentnie do płata potylicznego, w którym odtwarzane są sygnały cyfrowe, bo to są połączenia nerwowe, czyli gałka oczna, przyjmując naświetlenie czopków i pręcików, przetwarza to na sygnał nerwowy, jak wspomniałem wcześniej, zero-jedynkowy, czyli neuron może być czynny lub nie. I częstotliwość włączania tego neuronu powoduje, że my odbieramy kształty, kolory, czyli daną częstotliwość fali, przetwarzając to na sygnał cyfrowy, zero-jedynkowy, który dostaje się do płata potylicznego i tam odtwarzany jest w postaci hologramu. Czyli właściwie nawet nie mamy pewności, czy my widzimy świat. To znaczy, to może być tak, jak pamiętasz pewnie w swojej młodości kalejdoskop, tak? Że też patrzyło się przez taką rurę i jak się go obracało, to tam te szkiełka tworzyły jakieś tam obrazy. Jacku, tutaj ja na chwilę ci przerwę, bo tu Bob Budowniczy napisał, pan Jacek jest w piwnicy i wyciąga najstarsze tematy spod węgla. O, i tyle. To tak, żebyś się uśmiechnął. Gratuluję poczucia humoru, ale niedaleko pada to od prawdy, bo to są wiadomości, które starożytni i być może inne cywilizacje także wiedziały o tym i posługiwały się tą wiedzą w sposób swobodny. My w tej chwili niczego nie tworzymy, my przypominamy sobie tą wiedzę. I dla tych, którzy czują w tej chwili dreszcz taki specyficzny, mam podpowiedź. To właśnie się budzi pamięć komórkowa, w której mamy zanotowane te wiadomości od dawien dawna, przekazywane z pokolenia na pokolenie. To nie jest nic nowego. To nie jest wynalazek. To jest odkrywanie tego, co zostało zakryte dawno temu. To nie są żadne świeże wieści. Teraz jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że nasza nauka ma na tyle skalibrowane urządzenia pomiarowe do tego, żeby to potwierdzić. Nie zawsze chcę to potwierdzać, ale już mamy możliwość połączenia fizyki z naszą tak zwaną duchowością.
Mówię tak zwaną, dlatego że dużo ludzi, jak słyszy o duchowości, to traktuje duchowość jako coś osobnego. A tu nie ma nic osobno. To jest jeden ciąg informacyjny, który po prostu ma pewnego firewalla, który obniża nasze zdolności percepcyjne i nie możemy tego zrozumieć, dlatego że tak jesteśmy wychowywani. Bardzo duży czynnik powstrzymujący przeciek tych informacji, ten ciąg informacyjny, ma oczywiście strach, a to z powodu naszej konstrukcji biologicznej, bo umysł jako produkt bezpośredni fal elektromagnetycznych naszego mózgu jest stworzony dla nas. I tutaj nie będę wchodził w dyskusję, czy w wyniku ewolucji, czy od małp, czy od Homo sapiens, czy erectus i tak dalej. Nie ma znaczenia. Faktem jest, że nasz umysł został przeznaczony w naszej biologii do tego, żeby zapewnić nam przetrwanie. I to jest koniec jego funkcji. I on się bardzo dobrze czuje, jeżeli dba o nasze ciała i dba o to, żeby one przetrwały. Natomiast cała reszta właściwości umysłowych to jest kwestia wspinania się na drabinie świadomości. I czy to jest świadomość matematyczna, biologiczna, fizyczna, chemiczna, czy jakakolwiek inna, to jest wspinanie się po tych szczebelkach, aż dotkniemy tego wrażliwego momentu, którego dotknął na przykład profesor Meissner i nie do końca wyjaśnił, nie wiem z jakich powodów, to moment, kiedy my przeskakujemy, no dobra, fizyka działa do pewnego momentu, ale mamy wrażenia, obserwacje i pomiary, że na pewnym etapie ona musi przeskoczyć bardzo wrażliwą granicę i dotknąć problemu, kim tak naprawdę jesteśmy. Czy jesteśmy ciałem? Odpowiedź brzmi w każdym przypadku tak, ale czy to jest podzbiór większego zbioru, na przykład świadomościowego? Sądzę, że wielu ludzi, a zwłaszcza tych, którzy nas oglądają, do tego wniosku już doszła. On jest trudny do udowodnienia, ale bardzo łatwy do wyczucia, jeżeli się tą granicę przekracza.